Ala, co znaczy przyjaźnić się z kimś? Że kogoś kocha. I co jeszcze? I kogo można kochać? Rodziców. A przyjacielem może być koleżanka z przedszkola? Masz taką przyjaciółkę? Tak. Jak ma na imię? Oliwka. I za co ją lubisz? Że się ze mną bawi. I za co jeszcze? Czyli przyjaźnić się to znaczy kogoś lubić i kochać, tak? I przyjacielem może być koleżanka z grupy? Albo kolega. Szymon, co znaczy przyjaźnić się z kimś? To znaczy, że się kogoś co? Lubi. Lubi, tak? Kogo można lubić? Przyjaciela. A kto może być przyjacielem? Ten, kogo się zna. Masz jakiegoś przyjaciela? Kogo? Z przedszkola, z podwórka? Z podwórka i z przedszkola. I co robicie razem? Bawimy się. I co jeszcze? A w co się bawicie? Piłkę nożną gramy, bawimy się w berka i w chowanego. Milenka, co znaczy się z kimś przyjaźnić? To znaczy kogoś co? Lubić? Tak. I kto może być takim przyjacielem? Koleżanka z przedszkola? A masz taką koleżankę, którą bardzo lubisz? Tak. I co razem robicie? Gramy. Co na przykład gracie razem? Układankę. I co jeszcze razem robicie? Bawicie się? Co się bawicie razem? Schowanego. Braniu, co znaczy przyjaźnić się z kimś? Na przykład to znaczy, że ktoś na przykład kogoś lubi i kimś się zapoznał. I kto może być takim przyjacielem? Kolega? Kuba. Kuba, czyli kolega skąd? Z przedszkola? Tak. I co razem z Kubą robicie? Bawimy się. Co się bawicie? Na przykład z pociągi, autobusy. Sawinka, co znaczy przyjaźnić się z kimś? To znaczy, że ktoś kogoś lubi i pomaga i... No i kto może być przyjacielem? Ja mam przyjaciółkę Nataszkę i bardzo mnie lubi. I co razem robicie z Nataszką? Bawimy się w pokoju moim, przychodzi do mnie. Mhm. I co jeszcze razem robicie? I jeszcze czasami malujemy, kolorujemy i... Czyli spędzacie razem czas wolny, tak?